Cześć, witamy Cię na treningu dotyczącym autoterapii kręgosłupa lędźwiowego bez sprzętu. Ja mam na imię Marta, a ten trening jest odpowiedzią na potrzeby moich pacjentów. Pamiętaj, że każde z tych ćwiczeń możesz robić na swoim zakresie ruchu, aż w końcu dojdziesz do tego pełnego i maksymalnego. Także zaczynamy. Będzie Ci potrzebna tylko mata. Połóż się na plecach z ugiętymi nogami. I zaczniemy od... Aktywizujemy sobie cały tutaj nasz środek. Jedną rękę połóż troszkę powyżej spojenia łonowego. Drugą na żebrach. Weź wdech, wypełniając przestrzeń pomiędzy Twoimi rękoma. I z wydechem napinaj brzuch. Wdech. Jeszcze trzy. Dwa. Jeden. I teraz połóż dłonie, przysuń stopy bliżej pośladków, lekko zrotuj je na zewnątrz. I z tym napiętym brzuchem, który masz, unieś teraz biodra do góry. Napnij poślad. Trzy, dwa, jeden i dół. I góra. Trzy, dwa, jeden i dół. Napięty brzuch. Trzy, dwa, jeden i dół. I góra. I jeszcze cztery. Góra. Jeszcze trzy. Wytrzymaj. Jeszcze dwa. I jeszcze jeden. Odłóż plecy, wyprostuj jedną nogę i przyciągnij do siebie drugą. Teraz troszkę oswobadzasz biodro. Możesz pobujać tą nogą, którą masz przyciągniętą. I zmień stronę. Luz. Opuść obie nogi. Wróćmy do brzucha i zrobimy drugą serię. Wdech. I wydech. Jeszcze cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Odłóż ręce. Dosuń stopy do pośladka. I jedziemy góra. Tym sposobem, aktywując brzuch i aktywując pośladek, chronimy właśnie lędźwia przed przeciążeniami. Jak masz mocny brzuch i mocną dupę, to nic Ci nie będzie. A fakt jest taki, że zwykle i brzuch, i pośladek
są bardzo osłabione. Jest to związane po prostu z trybem życia. Jeszcze 4. 3. Jeżeli w tych ćwiczeniach czujesz lędźwia, znaczy, że nie dopinasz brzucha, nie dopinasz pośladka, spróbuj wtedy to zrobić na mniejszym zakresie ruchu po prostu. I 1. Luz. I połóż jedną nogę, przyciągnij drugą do siebie. 3. Przerzuć tą nogę na stronę przeciwną i tak poleż chwilę. I wróć, przyciągnij i zmień stronę. Druga strona i przerzuć. I wróć, odpocznij chwilę, bo czeka nas trzecia seria. To ćwiczenie na brzuch jest jedno z najłatwiejszych i najbardziej skutecznych ćwiczeń, jeżeli chodzi o zaktywowanie tych wszystkich mięśni. A co za tym idzie, wykorzystując oddech tu, tak samo wykorzystując go na co dzień, możemy ten brzuch po prostu aktywować. Czyli jedna ręka na spojenie, troszkę powyżej, druga na żebra i jedziemy. Wdech. Wydech. Jeszcze 3. Jeden. Odłóż ręce i pośladek. Góra. Dół. Jeszcze 2. Jeden. Super. Przyciągnij obie nogi teraz. Rozbujaj. Rozruszaj tutaj. Możesz też przód tył pobujać. Pobujać na boki. Ok. Zmieniamy pozycję. Przechodzimy do klęku i siadamy na piętach. Jeżeli nie jest to na razie dla Ciebie możliwe, możesz sobie coś podłożyć, usiąść na czymś i przejdź do skłonu. Wyciągnij ręce daleko. Czoło wbij w matę. I wytrzymaj jeszcze chwilkę. I teraz zostaw głowę, przełóż ręce. Możesz oprzeć głowę. Pozycja jest jedną z najbardziej odciążających dla kręgosłupa lędźwiowego, więc jak masz jakiś incydent, to możesz sobie po prostu ją przyjąć. I teraz wejdź do klęku podpartego. Czyli to jest taka pozycja, gdzie i dłonie, i nogi masz napięte. Daj sobie ręce troszkę do przodu i przejdź
jedną nogą, drugą nogą, puść luźno i zostań chwilkę w tej pozycji. I teraz w tej pozycji będziemy pracować nogą z tyłu. 7, 6. Jeżeli ta pozycja teraz jest dla Ciebie za trudna, nie możesz mieć obciążenia na kolanie, to po prostu zostaw nogę luźno albo podłóż pod kolano poduszkę. 3, 2, 1. Puść luźno, napnij stopę i otwórz biodro z przodu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, odłóż, zmień stronę. Czyli druga noga idzie do przodu i pracujemy sobie ugnij, wyprostuj. 6, 5, 4, 3, 2, 1 i otwieramy nogę z przodu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1, luz. I znowu usiądź na piętach, kolana szeroko i wyciągnij. I teraz usiądź w siadzie skrzyżnym i w siadzie skrzyżnym tyle, ile dasz radę oczywiście. Wędrujemy sobie dłońmi, wyciągamy się w przód. Przytrzymujemy chwilę i wracamy, wyciągamy się w górę. Czyli wędrujemy, wyciągamy w przód. I wyciągamy się w górę. Hop. I w górę. Jeszcze jeden. Hop, zroluj. I zostań w dole. I wyjdzie do góry. Zostań w siadzie skrzyżnym i w siadzie skrzyżnym skup się tylko na tym znowu, żeby całe Twoje żebra, cała Twoja klatka piersiowa się otwierała i w tej pozycji spróbujemy zaktywizować jeszcze brzuch. Czyli robisz wdech. Jeszcze 4. Ostatni.
i rozluźnij. Teraz, nawet jak siedzisz, to myślę, że czujesz brzuch. Będziesz go czuć także, jak wstaniesz i zaczniesz chodzić. Pilnuj tego napięcia brzucha, pilnuj napięcia pośladka, a lędźwia będą bardziej odciążone. Jeżeli ten trening jest dla Ciebie jeszcze za trudny, no to zapraszam Cię do etapu pierwszego, czyli treningu ze sprzętem. On jest trochę spokojniejszy, a jeżeli dajesz radę, to możesz mieszać, bo to nie jest tak, że ten pierwszy nie jest w ogóle potrzebny. On jest potrzebny, ale jeżeli nie masz sprzętu, to możesz robić po prostu ten. Dużo, dużo informacji, ale warto to wiedzieć. No, to mam nadzieję, że widzimy się na kolejnych treningach. Pa!